Kiedy się poznali, ona była nastolatką. On jest od niej 10 lat starszy i wtedy wydawał jej się być po prostu stary. Ale mimo to wpadł jej w oko. Znają się od 24 lat, a małżeństwem są od 11. Uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych par w showbiznesie. Zapraszam na rozmowę z Pauliną Sykut-Jerzyną. Paulinko, wreszcie nie w Tańcu z Gwiazdami, tylko widzimy się na innym polu. A w sumie w Tańcu z Gwiazdami chyba nigdy nie rozmawiałyśmy o moim. No nie. Ale czekaj, jak robiłyśmy Tańc z Gwiazdami, to przypadała twoja rocznica tak, ślubu, prawda? 10. No właśnie. I tak minęła bez świętowania, bo czas był tak intensywny. Wtedy był i taniec, i twoja twarz brzmi znajomo, i tak dużo obowiązków, że był tylko taki krótki moment na kolację rocznicową, ale nie było takiego celebrowania, jaką no, planowałam po prostu odnowienie ślubów i imprezę. Tak. Czyli miało być drugie wesele praktycznie. Tak. I co, spędziliście ten dzień po prostu we dwoje, czy mieliście jakiś przyjaciół przy sobie? We dwoje, w zasadzie z córeczką. Aha, bo czyli w trójeczkę. Tak, w trójeczkę. To był no, szalony moment. Sama wiesz, bo byłaś blisko. Że nie wyrabiałam się na zakrętach, więc nie było takiej możliwości, by zabalować, by się rozluźnić, żeby mieć te chociaż 2 do 3 dni na taki zupełny luz i pobycie z bliskimi. Słuchaj, ty swojego męża znasz całe życie, nie? Można tak powiedzieć, że całe życie, bo kiedy się poznaliśmy, wydaje mi się, że miałam około 15 lat, 15 i pół. Aha. Ale jeszcze wtedy nie tworzyliście związku. Nie, to było takie zapoznanie. On przy pierwszym właśnie poznaniu wpadł. To było takie zauroczenie z mojej strony bynajmniej, od pierwszego spojrzenia. Więc wtedy bardzo mi się spodobał i pomyślałam, wow, ale chłopak. A w zasadzie to był taki moment, byłam taką już nastolatką wchodzącą w taki wiek, takim podlotkiem, więc myślę, że dziewczynom w tym wieku po prostu zaczynają się podobać chłopcy, aczkolwiek było to za wcześnie na to, żeby myślała o nim tak zupełnie poważnie, po prostu spodobał mi się. Ale Piotr jest od ciebie starszy 10 lat? 10 lat, dokładnie tyle, ile był starszy mój tata od mojej mamy. Czyli on miał wtedy 26 lat mniej więcej, jakoś kiedy tak cię zobaczył po raz pierwszy i pewnie patrząc na 15-latkę, no nie widział waszej przyszłości wspólnej. No nie wiem, jak wiesz, mężczyźni lubią młodsze kobiety. Boże, chciałam powiedzieć, ale nie aż tak, ale w sumie skłamałabym. To zależy, na jakim etapie życia się poznaje. Dokładnie. Dlatego nie byliśmy razem wtedy, tylko jakieś, nie wiem, 1,5 roku, może 2 później. Przynajmniej z perspektywy czasu tak to odbieram. To jest ciekawe, co powiedziałaś, że w ogóle dla ciebie to był taki rodzaj miłości od pierwszego wejrzenia. Zazwyczaj to są słowa, które padają z ust faceta, a tutaj jednak... Bo wiesz co, taka sytuacja między nami się klarowała. My się najpierw zakumplowaliśmy, to było grono wspólnych znajomych. Ja byłam za młoda, on miał wtedy dziewczynę, tam były jakieś rozstania. Jakby ja nie byłam zainteresowana nim w takim... W kontekście poważnego związku. Tak, w kontekście związku. I uważałam, że jest dla mnie w ogóle... Za stary. Ale podobał mi się bardzo i tak kiedy się poznawaliśmy bliżej i to były takie gdzieś tam wspólne imprezy ze znajomymi. Wiesz, to taki szalony czas, młodość taka rozkwitająca, więc mieliśmy okazję się poznać w zasadzie z każdej strony i bardzo mi się podobał już wtedy, że może zachowywał się zupełnie inaczej niż jego koledzy. Był zawsze taki uśmiechnięty, miły dla wszystkich, ale w taki zupełnie naturalny sposób, niewymuszony, że nie podobała mu się każda dziewczyna. To bardzo tak miło z jego strony. Bo jego koledzy na przykład rozglądali się za wszystkimi. No tak, no bo to jest ten wiek. Tak. Wiesz, wy tak naprawdę przechodzicie całe życie razem. On trochę wprowadzał cię w tę dorosłość, czyli to był to jest twój taki pierwszy poważny partner. Tak, tak. Pierwszy, poważny, najważniejszy, jedyny. I
powiem szczerze, że rzeczywiście mówimy o tej różnicy wieku, ale tak naprawdę wiesz, u mężczyzn to też ta dojrzałość przychodzi później. My szliśmy faktycznie od samego początku ramię w ramię i dojrzewaliśmy razem. Kiedy patrzę na to wszystko, czego doświadczyliśmy wspólnie, wszystkie przeciwności, które pokonaliśmy, to dobre i to złe, co nas spotkało, zjednoczyło nas i fajnie przejść taką długą drogę razem. Mam takie wrażenie, że to też jest taki facet z zasadami. I w związku z tym chyba oświadczał ci się nie raz. Tak. Tak, były oświadczyny dwukrotne. Ile razy? No właśnie. Pierwszy... Masz dwa pierścionki? Mam ręcznowe? Dwa. Tak, mam dwa. Tu jest ten pierwszy. Tak. A tu jest ten drugi. I obrączka. I obrączka, mm-hmm. Tak, także noszę dwa. Mm-hmm. Pierwsze zaręczyny były bez terminu ślubu, po prostu po latach związku. Po ilu latach? Dziewięć, jakoś tak. Dziewięć, po dziewięciu, osiem. No ale wiesz. Ale się skradał. Tak naprawdę chyba zawsze, znaczy ja mając nawet 17 lat wiedziałam, że to jest ten jedyny. I więc że... czekałaś po prostu? Czy nawet nie czekałaś, po prostu żyłaś? Tak, jakby dużo rzeczy się działo, byłam na studiach, śpiewałam, tu zdawałam egzaminy, tam startowałam, tutaj praca, tu to. Piotrek też jakoś się chyba nie spieszył do ślubu, on też był po wieloletnim związku wcześniej, więc ewidentnie jest takim długodystansowcem. No i nikomu się nie śpieszyło, byliśmy razem, było świetnie, byliśmy blisko, wspieraliśmy się i tak naprawdę do niczego ten ślub nam nie był potrzebny. Ale ja miałam 30 lat, tak, kiedy braliśmy ślub, Piotrek miał 39. Ta decyzja zapadła w momencie, kiedy już byliśmy po prostu dojrzali i gotowi na to, bo uważam, że do ślubu trzeba być gotowym. Ale wracając do tych pierwszych zaręczyn, to rzeczywiście one były bez terminu ślubu. Od tamtej pory zaczęliśmy myśleć o ślubie, ale minął rok, drugi i chyba trzeci. Ślubu nie było, w zasadzie nie ustaliśmy żadnego terminu. No i tak po tych chyba trzech latach kolejnych, przecież trzy lata to tak długo tych poprzednich zaręczyn. Strasznie długo. Zorganizowaliśmy sobie drugie zaręczyny. Aha. Z terminem. Stwierdziliśmy, że to jest ten moment i jesteśmy gotowi. I Piotrek mi się oświadczył symbolicznie tak dla nas. Po prostu pojechaliśmy pod kościół, ten nasz najbliższy, tak zwany na górce. I oświadczył mi się tam. I od tych drugich oświadczeń do ślubu ile minęło? Wtedy to już chyba szybko było, z jakieś pół roku, może, nie wiem, 8 miesięcy. Mm-hmm. Także to już ustaliliśmy zaraz termin. Szybko... No bo mówi się o tym, że ten pierścionek zaręczynowy tak naprawdę ma taką swoją datę ważności i że zaręczyny tak naprawdę powinny trwać rok. A widzisz, no to czyli przedawnione te pierwsze były. Dokładnie. I wiesz, jesteś zaklepana na rok tym pierścionkiem. Właśnie. Tylko, a potem nowe, powinna proszę. Mieć więcej. Ale fajnie, że masz dwa. Tak. Czyli ten drugi po prostu już zadziałał, były zaręczyny, za chwilę tak. Był ślub. Ale ten okres przygotowań przedślubnych był dla ciebie chyba takim trudnym okresem, co? Ojej, ja wtedy prowadziłam program Must Be The Music, to już była chyba trzecia edycja. I to chyba wtedy pracowałam najwięcej. To te przygotowania totalnie mi się nie kleiły z tym, co się działo zawodowo. Bo... Zwłaszcza, że pomysł był taki, że ślub będzie w twoich rodzinnych stronach. Więc praca w jednym miejscu, organizacja w drugim. Tak. Czyli trudna sytuacja, ty w pracy. Czy wzięłaś sobie kogoś do pomocy, żeby to ogarnął za ciebie? Nie, to nie były czasy, kiedy też się korzystało z ludzi, którzy planują wesele, ślub. Mhm. Zresztą ja myślałam, że zrobię to sama, bo przecież napatrzyłam się przez lata, śpiewając na weselach, jak to wszystko wygląda. Zresztą rodzinne puławy, znałam miejsca, do których trzeba pójść. A poza tym, wiesz co, też chyba miałam takie podejście, że nie chciałam z tego ślubu, z tego wesela robić takiej imprezy, bo już byłam na kilku imprezach i to weselnych, i też już w telewizji często stroiłam się na różne ważne imprezy, festiwale, więc chciałam, żeby to było jak najbardziej normalne. I chyba troszkę przedobrzyłam, bo było wtedy poprosić kogoś, kto organizuje takie rzeczy, ale wydawało mi się, że to byłby kaprys może w tamtych czasach, bo jeszcze nie było tak wiele firm, które zajmowały się takimi rzeczami. I chciałam po prostu zupełnie normalnie zrobić to sama. No i trochę... Ciekawa jestem, czy... Zaliczyłam. Bo wspomniałaś o tym, że był taki moment w twoim życiu, kiedy śpiewałaś na weselach. Tak. I często jest tak, że jak ktoś pracuje przy weselach, to jak myśli o swoim, to ma takie coś, o nie,
będę po prostu jak w pracy, albo nic mnie już nie zaskoczy. Ale są też takie osoby, które sobie myślą, nie, ja zrobię wszystko no tak inaczej, żeby ten dzień był wyjątkowy. Jak ty do tego podeszłaś? Chciałam jak najnormalniej, wiedziałam gdzie, jaki strogonow, barszcz czy krosołek smakuje i tak wybrałam miejsce, to był taki hotel w Puławach, nieduży, dosyć kameralny, ale... Często tam wcześniej byłaś na weselach i śpiewałaś? Właściwie może ze dwa razy, to nie było takie, taka miłość do tego miejsca, tylko szukaliśmy najbardziej odpowiedniego dla nas, dla gości i chciałam też ładnie ozdobić salę. I co, udało się z tymi dekoracjami? Nie wszystko się udało, przyznam, bo było kilka zaskoczeń, na przykład kiedy weszliśmy do kościoła, to nie było dywanu, który zamówiłam. Nie było później w sali weselnej, nie było takich materiałów, które zdobiły sufit. Więc to już mi ciężko było przełknąć, bo o ile w kościele starałam się w ogóle to gdzieś tam puścić bokiem i nie myśleć o tym, to już na weselu kurzyłam się. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Bo rozumiem, że po prostu za te dekoracje była odpowiedzialna jakaś firma. Tak, tak. Czyli po prostu nie wzięłaś osoby, która by całość koordynowała, ale miałaś jakichś swoich podwykonawców. Firma, która właśnie robiła dla mnie kwiaty i te ozdoby, zdobiła salę, chyba miała kilka wesel, obsługiwała i po... Tego samego dnia. Tak, i zabrakło im dywanu dla wszystkich. Ale że tobie nie dali! No nie wierzę! Jakiś tam PR-owiec powinien zostać zatrudniony. No pewnie gdyby był ktoś, kto się zajmuje tym, to by dopilnował, a ja tak nie miałam na to czasu, bo w zasadzie no nie pomyślałam o tym, że mogą nie dać mi tego dywanu, no wiesz, no dziwne, dziwne. No jednak człowiek zamówił i oczekuje, że będzie. Ale bez przygód się właśnie nie odbyło takich. Ja rozumiem, że faktycznie w momencie, kiedy wchodzisz do kościoła i może nie wszystko jest tak, jak powinno, to jednak jest ten rodzaj adrenaliny, tego poczucia, że to jest wyjątkowy moment i dobra, głupoty na bok. Ale jak wchodzisz już do sali weselnej, gdzie już jest trochę więcej luzu i taka, no ma być dobra zabawa i gdzieś tam spełnienie marzeń, wchodzisz do wymyślonej przez siebie krainy i nagle w tej krainie nie jest tak, jak miało być. Dokładnie tak. Wkurzyłaś się? Trochę się wkurzyłam. Wkurzyłaś się? Tak, i już tam burczałam do Piotrka, zobacz, nie ma też tego. Jak oni w ogóle mogli? Chciałam jak najmniej się tym zajmować, bo tutaj wróciłam z Poznania, kręciliśmy jakieś zajawki, bo miałam dzień poślizgu i nie mogłam usadzić swoich gości. Koleżanka, moja przyjaciółka mi pomagała w tym. I tu na koniec myślałam, że jednak wszystko się udało, a tu czy nie ma tego, patrzę na sufit twój piękny, tamten nie był taki piękny, no i był tak bez tych materiałów, które miały przykryć sufit i dodać też takiego klimatu, takiego bajkowego. A jak mówisz mi właśnie o czasie 10 lat temu, to mam wrażenie, że to jest taki czas, który słynął z tego, że zaczęliśmy wysłaniać brzydkie elementy sal właśnie tkaninami i one dawały naprawdę duży efekt. Zazwyczaj te tkaniny były białe, więc też dodawały takiego ślubnego charakteru i wiem, że to był taki moment, kiedy pary młode o tym marzyły, a też nie w każdym miejscu można to było zrobić. Więc no przypuszczam, że jak się na to nastawiłaś i wiedziałaś, jak to ma wyglądać i nagle tego nie było, no to była spora różnica. Tak, nie było tragedii, ale jakby no, nie byłam też na to gotowa, że tego nie będzie. I to było takie... Rozczarowujące. Tak, byłam rozczarowana. Naprawdę walczyłam z tym, żeby mimo wszystko nie skupiać się na tym. Ale tak, przełknęłam kilka takich rzeczy, które gdzieś tam się przydarzyły po drodze. Co jeszcze poszło nie tak? No nie tak było na pewno to, że byłam chora. Jak to chora? Tak, ledwo wyrabiałam się na tych zakrętach. Grypowo, żołądkowo. Infekcje, zapalenie oskrzeli. Kasłałam, po prostu kasłałam. Brałam w dzień ślubu takie leki hamujące kaszel, które miały mi pomóc. I pomogły rzeczywiście, ale nie dość, że 3 dni przed ślubem dostałam wiadomość, że jedziemy z Maćkiem Rokiem i z ekipą, bo wtedy kręciliśmy Must Be The Music, to było otwarcie programu. Pojechaliśmy do Poznania. Wtedy już płakałam, bo nie, no, rozpłakałam się, bo myślę, nie mam czasu po prostu, żeby tych gości usadzić, żeby zrobić jakiś plan. Nie zrobię po prostu tego, bo nawet nie wiem dokładnie, jak to wygląda.
Jeszcze ta infekcja, kasłałam, ale moja przyjaciółka pomogła mi bardzo, starsza druhna zresztą, Anetka. I Anetka usadziła, ona jest taka bardzo skrupulatna i lubi robić takie rzeczy, więc usadziła gości, wszystko było ładnie rozpisane, było też wywieszone też przy wejściu, kto gdzie siedzi, bardzo ładnie to wyglądało finalnie i tak sobie pomyślałam, że mogłam wcześniej o tym pomyśleć, żeby ona się zajęła kilkoma sprawami, bo świetnie jej to wychodzi. A czy jak teraz robiłabyś swoje wesele, to wybrałabyś inną suknię ślubną? Na pewno. Nie mówię o marce, ale na pewno wyglądałaby inaczej, bo wiesz, my się zmieniamy, więc te stroje, ja zupełnie inaczej wyglądałam wtedy. I masz czarne włosy. Tak, ja zawsze podkreślam ciemny brąz. O, przepraszam, chciałam powiedzieć takie krótkie czarne. Farbowałam ciemnym brązem, ale były rzeczywiście czarne. No, były ciemne, ciemne. Tak, tak, tak. Ale to połączenie z jasną suknią, fajne. No, czarny do białego pasuje kontrastowo, świetnie. Ale tak, tak, ja je bardzo lubiłam wtedy i one... No, nie wyobrażałam sobie wtedy też zmiany. Ta zmiana nastąpiła bardzo stopniowo i to mi się zaczęło podobać, takie usubtelnienie wizerunku. I rzeczywiście tak przestałam się krócej, tak krótko nosić. Suknia ślubna, jak wiesz, była z przodu krótka, z tyłu długa, ale to też był taki czas w moim życiu. Lubiłam wtedy odsłaniać nogi. A był wiatr? Był wiatr. Biało. Czyli Marilyn Monroe moment miałaś? Były momenty, tak. Znaczy nie były aż takie, ale były momenty. Oczywiście panowie paparazzi uchwycili, nie było aż tak, podkreślam, ale wiatr wiał i podwiewał suknię. Kto się wysypał, że pojawili się paparazzi? Ach, Agata Młynarska. Proszę. Przypadek, jaki wręczyłam. No to jest konkret. Wręczyłam. Pozdrawiamy cię, Agato. Wręczyłam Agacie zaproszenie w Sopocie i któryś z paparazzi tak zachodził, tak ten, bo ona zaglądała tam, a to było na konferencji, po konferencji w Sopocie, ale zajrzał gdzieś jakoś pod kątem, zrobił zdjęcie i jakoś wszystko wiedzieli. To poszło. Kiedy i gdzie się pojawić? Starałam się to utrzymać w tajemnicy, ale no jakby liczyłam się z tym, że pod kościołem oni będą i no i chyba no nawet wiedziałam, że pewnie ktoś jakoś im to przekaże. No nie miałam nic też przeciwko temu, żeby oni stanęli pod kościołem i zrobili nam zdjęcia, bo szanuję ich pracę i jesteśmy osobami medialnymi. Wiadomo, że oni chcą nam zrobić to zdjęcie i okej. Okay. Czyli to nie była sytuacja, która cię wytrąciła z równowagi? Nie, aczkolwiek to była sytuacja stresująca. Czułam się tak, jakbym szła na imprezę medialną i nie było takiego spokoju. Nie, byłam zestresowana, mój mąż na pewno też i czuliśmy się, jakbyśmy szli pod taki obstrzał fotoreporterów. Ja też nie miałam świadomości takiej, jaką mam teraz, że mogłam, nie wiem, uciec gdzieś, aczkolwiek nie chciałam uciekać. Trzy auta by odjechały, każdy w innym kierunku. Dzisiaj pewnie bym uciekła, ale wtedy też nie miałam poczucia takiego, że muszę się na siłę chować przed tymi ludźmi, bo wiesz, przyszło też dużo ludzi z Puław, którzy nam dobrze życzyli, stali pod kościołem, składali nam życzenia. Zupełnie obcy ludzie, którzy ustawili się w sznureczku tych składających nam życzenia i to było wspaniałe. I... Bo na wesele miałaś ilu gości zaproszonych? Około setki. Około setki, ale pod kościołem była masa ludzi. Tak, i to było piękne i to będę też wspominać jako jedną z najpiękniejszych rzeczy, że ci obcy ludzie ustawili się do życzeń i składali nam życzenia. To było wspaniałe i myślę, że te życzenia się spełniają. Powiedz mi, co z podróżą poślubną? Czy mieliście czas, żeby wyjechać, odpocząć, czy po prostu z pracy na ślub i ze ślubu do pracy? Nie było czasu. Wiesz, to chyba rok później albo dwa lata później pojechaliśmy na wakacje. Nie. I mówiliśmy, że to jest podróż poślubna. O nie. No nie, u nas nie było jak w bajce, aczkolwiek ja też byłam trochę, tak działałam wbrew temu, wiesz, co się robi, co się uważa o weselach, ślubach. Ja trochę nie jestem taka cukierkowa i... Buntownicza trochę, Paulina. Może trochę tak, może po tej sukience można było się domyślić. ale tak wiesz, z tym biznesem ślubno-weselnym byłam zaznajomiona od strony kuchni tak zwanej, więc chciałam to znormalnić, ale nie było czasu tak naprawdę, żeby pojechać na te wakacje od razu po ślubie, wróciliśmy do pracy. Czyli po prostu życie w biegu. Od tak wielu lat, Paulina, no, kiedy tak, ty odpoczniesz? Długo to trwa, ale nie pamiętam, chyba był jakiś wypad, wiesz, ale to...
takie wakacje dłuższe to były chyba z rok później albo dwa lata później. Pomimo tego, że ty jesteś bardzo zapracowaną osobą, która podejmuje się też bardzo wielu projektów i widzę, śledząc cię na Instagramie, że ty zawsze jesteś w biegu, jak nie robisz tańca, to robisz inne rzeczy. Ale też zauważam, że macie takie momenty, kiedy jak pojawia się okazja, to naprawdę ją celebrujecie. Czy urodziny, czy rocznice, to są takie wasze chwile i to jest chyba bardzo ważne, żeby nawet w tym natłoku pracy i w momencie, kiedy jesteście ze sobą bardzo wiele lat, nie zapominać, nie odpuszczać takich momentów wyjątkowych. Tak, dokładnie tak jest. Wiesz co, też w naszym życiu jest tak, że ja bardzo dbam o to, żeby praca pracą, ale po pracy wracam i bardzo lubię być też poza pracą w domu, gdzie też nie noszę makijażu, gdzie po prostu robię swoje. Jestem na 100% mamą, to zawsze, ale też w domu sprzątam, gotuję, robię wszystko. To, co jest po pracy, jest dla mnie święte. I dbam o to też, żeby, no wiadomo, że zawodowo robię dużo rzeczy, ale gdzieś tam jest pewna równowaga między tym. Praca jest intensywna, można oszaleć czasem, sama wiesz, ile to emocji kosztuje, ile stresu. Rzeczywiście można się w tym zatracić, jeśli nie ma się tego zaplecza, czyli takiego świętego spokoju z najbliższymi, o co dbam i uwielbiam biegać, wychodzić na spacery z rodziną i żyć zupełnie normalnie. I to taka baza dla mnie. Ja ci życzę, żebyś miała jak najwięcej takich momentów, które będą ci dawały wytchnienie, szczęście, takiej ogromnej celebracji tych ważnych chwil, żebyś zawsze miała tą niesamowitą aurę, jak jesteście gdzieś z mężem razem, żeby wszyscy to czuli, żeby to było nadal takie elektryzujące. No i żebyście mieli po prostu dużo szczęścia i takiego spełnienia w tym swoim najbliższym gronie rodzinnym, bo wiem, że też Różynia wam daje dużo radości. I oczywiście są te trudne momenty, kiedy na przykład dziecko choruje, tak, ale zawsze, zawsze po prostu możecie na siebie liczyć i w waszym małżeństwie jest ogromna siła. No i na maksa życzę ci tego, żeby to trwało jak najdłużej. Bardzo dziękuję. I wzajemnie też. Myślę, że nic nie napędza nas tak jak miłość, jak zrozumienie, spokój. Spokój w domu. I to miłość jest najważniejsza. W bajkach też tak mówią, a to jest ta prawda, która przez lata się, przez wieki się nie zmienia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. W zasadzie bardzo miło było powspominać to, co działo się 10 lat temu, jaka byłam wtedy, ten okres przygotowań do wesela, do ślubu. To było niesamowite przeżycie, które cały czas jest we mnie i do którego wracam też z dużymi emocjami. I uważam, że było pięknie. Dzisiaj chyba ponownie chciałabym pocelebrować taki ważny moment i z pewnością będzie to najbliższa rocznica, ale już na pewno nie przygotuję tego wszystkiego sama jak wtedy. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.